Michał, czy masz oprócz siebie faworyta tego programu? Oprócz siebie? Ja jakoś, no nie wiem, ja siebie jako faworyta nie oceniam, to ocenia publika. I skoro tak oceniam, to bardzo się cieszę. A ja sam w tym programie osobiście nie mam faworyta, dlatego że mój faworyt odpadł na etapie domów wierzchowskich i była nim Adrian Nastorczyk. I tym optymistycznym akcentem zakończymy wywiad z Michałem Szpakiem. Zapraszam do oglądania gazety.pl.